21 kwietnia wspominamy świętego Romana Adam Rosales, prezbitera i męczennika. Roman urodził się w Teocaltiche w Meksyku 27 lutego 1859 roku w bardzo ubogiej rodzinie. Nie miał możliwości uczenia się. W wieku 18 lat z trudem czytał i pisał, ale bardzo pragnął być kapłanem. Nauka w seminarium sprawiała mu problemy. Mimo to udzielono mu święceń kapłańskich 30 listopada 1890 roku, gdy miał już 31 lat. Jako kapłan posyłany był co kilka lat do innej parafii. Wszędzie, gdzie pracował, zauważano jego wielką gorliwość w modlitwie, aż rzucała się w oczy. W którejkolwiek parafii był, katechizował dzieci, pomagał chorym i umierającym. Zachęcał do modlitwy różańcowej i nocnych adoracji Najświętszego Sakramentu. Po 23 latach kapłaństwa został proboszczem w Nochistlan. W parafii wybudował kościół świętego Józefa i kilka kaplic na ranczach, by ludzie mogli częściej uczestniczyć we mszy świętej. Założył Stowarzyszenie Córek Maryi i Bractwo Nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Pracował gorliwie jak zawsze. Jednak pewna część parafian nie akceptowała go. Kiedyś do drzwi jego domu przywiązano osiołka gotowego do drogi. Był to znak, że oczekują, by się wyprowadził. Roman jednak pozostał na miejscu, posłuszny poleceniu księdza biskupa, który tam skierował go do pracy. Cierpiał z tego powodu, ale nie skarżył się. Gdy dotykały go cierpienia, mówił: „Niech wszystko będzie dla Boga”. Gdy od 1926 roku zaostrzyły się represje rządu wobec kościoła w Meksyku, mógł wybrać – uciec do miasta lub pozostać w swojej parafii na wsi. Został posłuszny poleceniu biskupa, pozostał ze swoimi parafianami. Wtedy też często zmieniać miejsce pobytu. Przebywał w domach swoich parafian i dalej pełnił posługę duszpasterską. 18 kwietnia 1927 roku w czasie posiłku u życzliwego gospodarza, zapewniany, że w tym miejscu jest bezpieczny, powiedział, że jest gotowy, że chętnie przelałby krew za swoich parafian. Było to proroctwo. Wkrótce okazało się, że ktoś zdradził jego kryjówkę. Następnej nocy 300 żołnierzy otoczyło dom, w którym przebywał. Wywleczono go z łóżka, aresztowano, skuto kajdanami i zmuszono, by biegł za galopującymi końmi. Jeden z żołnierzy zlitował się w końcu nad nim i dał mu swojego konia, za co został wyśmiany i upokarzany. W areszcie Roman był przetrzymywany prawie 3 dni bez jedzenia i picia. W tym czasie wpływowi ludzie wraz z innym kapłanem starali się o jego uwolnienie, wpłacili wysoki okup i o mało sami nie stracili życia. 21 kwietnia 1927 roku w nocy oddział egzekucyjny odprowadził księdza Romana na cmentarz komunalny. Towarzyszyła mu spora grupa wiernych, którzy domagali się uwolnienia go. Jeden z żołnierzy, który odmówił wykonania rozkazu, zginął razem z nim. Ksiądz Roman próbował jeszcze interweniować i ratować żołnierza, ale bezskutecznie. Roman Adam Rosales zginął z różańcem w ręku w wieku 68 lat. Został beatyfikowany w 1992 roku, a kanonizowany w 2000 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Romanowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,